Zespół Szkół Salezjańskich w Łodzi, znajdujący się przy ulicy Wodnej 34, mieści się w budynku dawnej szkoły rzemiosł, wybudowanym w 1902 roku przez łódzkiego przemysłowca Emila Gejera. W 1922 roku przybywają do Łodzi Salezjanie i dzięki staraniom biskupa Wincentego Dymienieckiego przejmują szkołę rzemiosł. Dwa lata później magistrat Łódzki przekazał Salezjanom szkołę, warsztaty oraz plac przy ulicy Wodnej na własność, co pozwoliło wybudować nowy gmach szkoły. W 1931 roku erygowano przy szkole salezjański dom zakonny pod wezwaniem świętej Barbary. Podczas II wojny światowej w celu ratowania szkoły otwarto klasę gimnazjum mechanicznego dla chłopców niemieckich. W budynkach umieszczono też chłopców z sierocińca prowadzonego przez Salezjanów poza Łodzią. W związku z reformą szkolnictwa w miejsce gimnazjum założono technikum mechaniczne. Władze skutecznie utrudniały prowadzenie szkoły, doprowadzając do jej likwidacji. Technikum zakończyło działalność w 1955 roku. Natomiast zasadniczą szkołę metalowo-odlewniczą Towarzystwa Salezjańskiego upaństwowiono w 1962 roku, przekształcając ją w zasadniczą szkołę metalową nr 2 imienia Teodora Duracza. Przy ulicy Wodnej obok szkoły powstał nowy budynek, w którym w 1995 roku rozpoczęło działalność Wyższe Seminarium Duchowne. Kształcenie Salezjanów w łódzkim seminarium zakończyło się w roku 2008. W 1996 roku utworzono również Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania, która funkcjonowała do 2012 roku. W 1989 roku szkoła znów znalazła się w rękach Salezjanów. W 1991 roku powstało Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące imienia Księdza Bosko, a w 1999 roku Salezjańskie Gimnazjum. Od 2006 roku liceum i gimnazjum stały się publicznymi szkołami, otwierając swoje drzwi dla wszystkich. W 2017 roku powstała Salezjańska Szkoła Podstawowa imienia Księdza Bosko, w której prowadzona jest edukacja zróżnicowana, polegająca na tworzeniu osobnych klas dla dziewcząt i dla chłopców. Od kwietnia do października 2014 roku wybudowano nową aulę, gdzie codziennie uczniowie się spotykają na modlitwę oraz słówko na dzień dobry. Scena auli może pomieścić nawet 156 osób. Głównie odbywają się na niej przedstawienia szkolnego teatru bez nazwy. W 2001 roku w miejscu dawnych warsztatów wybudowano nowoczesną halę sportową. W 2018 roku zaś ukończono budowę boisk zewnętrznych, na których uczniowie szkoły podstawowej aktywnie spędzają tzw. przerwę boiskową. W szkole także znajduje się kaplica, gdzie każdy może w wolnej chwili się pomodlić. Obecnie przy ulicy Wodnej 34-36 znajduje się Salezjańska Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Gimnazjum, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, Bursa Salezjańska, parafia pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, oratorium Salezjański Uniwersytet Trzeciego Wieku.